Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi Dawid Snopek, ale tym razem w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie mam stałego miejsca do nagrania tych filmików, teraz jestem w biłym pokoju mojej siostry. Tutaj funkcjonuje się jak mój gabinet. Tu mam komputer, moja gitara, notatki, zeszyty itd. Parę książek. Wróciliśmy do Stanów około 2 tygodni temu. Aha. I to ponad rok nie byłem tutaj w Stanach i od razu zauważyłem, że tutaj wszystko jest takie duże. Wszystko jest po prostu gigantyczne. Po pierwsze, no ludzie są gigantyczni. I przestrzeń między budynkami, przestrzeń między ludźmi jest taka duża. I normalne, podstawowe rzeczy są takie duże, na przykład kubki. No mam tutaj kubek, no piję z tego kubku herbatę. Ale no, popatrz! To jest, no, taki duży, może ma rozmiary 3 kubki w Polsce. Nie wiem, dlaczego jest takie, jest takim duży. I też, no, talerzy, widelce, łyżki są tak gigantyczne, to niewiarygodne. I to jest pierwsza, no, różnica, którą zauważyłem, no, między Stanami i Polską. Dobra. O, no, mam no, krótką historię o tym. Pierwszego dnia, jak ubudziłem się tutaj w Stanach, poszedłem do kuchni, to też jest no, gigantyczna kuchnia, i tam moja żona siedziała w bardzo dużym szafroku i no, moja żona jest bardzo mała, drobna kobieta i tam siedziała w takim dużym szafroku. Myślałam, że ona kupiła to, kiedy ostatnim razem ona była tutaj w Stanach, bo no, nigdy nie widziałem, tak długo nie mówią po polsku, nigdy nie widziałem tego szafroku przedtem i ona tam siedziała, pijące no, kawę w gigantycznym kubku i no, siedziała za no, tak dużym stołem, tam jest bardzo dużym stołem i no, koło tego stoła tylko jest 4 krzesła. Można no, koło takiego stoła mieścić no, nie wiem, 8 osób lub coś w tym stylu, ale te krzesła są takie gigantyczne, że no tylko tam są 4 i no bardzo no duże krzesła i ona czytała gigantyczną gazetę i po prostu no na głos no śmiałem się i moja żona no pytała, dlaczego no śmiałem się z nią, z niej i no, musiałam wyjaśnić, że to nie było no, z niej, ale z sytuacji, bo no, wyglądało jak no, w kresówce. Po prostu było tak śmieszne. No. I potem no, zachorowałem nawet ciężko, bo no, lot od no, Polski do Stanów jest tak długi, zmiana czasu i tak dalej, ale no, wróciliśmy w czwartek i w tamtą niedzielę było jakieś wydarzenie na Polish Community Center. Nie wiem, jak przetłumaczyć to na polski. Może Centrum Wspólnoty Polskiej tutaj w moim mieście, w Milwaukee. I już no, tęsknię za Polską, za językiem polskim, że no, myślałem, nawet jak jestem chory, chciałbym zobaczyć, jak tam jest, jak tam
no, jest takie wydarzenie, więc razem z ojcem pojechaliśmy na to wydarzenie i myślałem, że może tam będzie kilku Polaków, bo Centrum Wspólnoty Polski, tam pewnie będzie Polaków kilku, ale no, tam byli głównie Amerykanie. Amerykanie no, z dawnym korzeniem polskim. Może tam zauważyłem no, jedną prawdziwą Polkę, ale to wszystko. Tam no, było jedzenia i no, drobne pamiątki z Polski. Tam dzieci tańczyły. Ale tylko zobaczyłem no, sam koniec tego przedstawienia. I też tam była biblioteka, i tam rozdawali parę starych książek po polsku, więc no, teraz mam no, parę nowych książek. O, i tam przypadkowo byli no, krewni nasi, i to było fajnie no, od razu po powrocie zobaczyć no, parę krewnych. No, ale nie było tak, jak spowiedziałem. No. I co jeszcze? O, i tydzień temu był Halloween. I no to fajnie, to jest w ogóle fajne amerykańskie święto. Wiem, że no, trochę no, obchodzi się to w Polsce, ale nie za bardzo, nie jak tutaj. I nawet nagrałem filmik na no, paru imprezach Halloweenowych tutaj. I'm a YouTube video. Please, am I near the like this video. Oh, great. This is trying to just give me an making. hourglass. I no nie wiem dlaczego, ale tak mało ludzi oglądało ten filmik. I nie wiem, może to dlatego, że jest po angielsku, bo no tutaj jest Stanach, wszyscy no, mówią po angielsku, ale jest transkrypcja, na transkrypcji można kliknąć na słowo i wyświetla się tłumaczenie na polski. Można, jak chcesz, można kopiować transkrypcję do Google Translate i no, czytać to po polsku, ale no, nie wiem, dlaczego tak mało ludzi oglądało ten filmik. Ale no, na samym końcu tego filmiku mam pytania, a co dalej chcecie oglądać? Bo jak teraz jestem w Stanach, myślałam, że no, dobrym pomysłem no, były filmiki o Stanach. No, pierwszy taki filmik był ten o Halloweenie, ale no teraz jak tak mało ludzi oglądało ten filmik, myślę, że no może to nie jest tak dobry pomysł? Nie wiem. Więc proszę powiedzcie, co chcecie oglądać w moich filmikach i no pewnie no jakoś na jakiś temat będę no, nagrywać więcej filmików i no, bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia.